Dzień dobry, witam was w drugiej odsłonie upadłych reprezentacji. Wygraliśmy, po ostatnim odcinku wygraliśmy z Izraelem 2-1. Dzisiaj mierzymy się u siebie ze Słowenią w meczu zamykającym eliminację do Euro 2020. Gdybyście w ogóle się zastanawiali, czemu nie ma na kanale aktualnie, kiedy to nagrywam, upadłych reprezentacji części pierwszej, powód jest prosty, mianowicie ten film nie spodobał się YouTube'owi. W sensie ja nie chcę się teraz nikomu narażać, ale nie uważam, by coś w tamtym filmie było takiego, co mogłoby spowodować usunięcie go z mojego kanału. Mam nadzieję, że film powróci. Po prostu daję wam te informacje, żebyście potem nie pytali, czemu nagrywam część drugą, skoro nie było części pierwszej. Część pierwsza była i była bardzo chętnie oglądana, bo oglądało ją ponad 20 tysięcy osób, za co z całego serca wam dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż pod tym filmem dobijemy do tego samego wyniku i miejmy nadzieję, że ten film już pozostanie na kanale. A i ogólnie przypominam, że jeśli byście chcieli zobaczyć ten film, osoby, które jeszcze tego nie widziały, to prawdopodobnie pojawi on się na mojej grupie na Facebooku. W ogóle o tym nie mówię, ale mam grupę na Facebooku, tak, przerwa na futbol, więc teraz zachęcam wszystkie osoby, które jeszcze tam nie dołączyły, żeby teraz to zrobiły. Link standardowo znajdziecie w opisie. Jest tam nas 700 osób, na kanale 53 tysiące, więc słuchajcie, jakbyśmy dobili chociaż do 1000 grupowiczów, byłoby naprawdę fantastycznie. A teraz już przejdźmy do meritum, czyli do drugiej części upadłych reprezentacji. Szukasz powiewu świeżości od FIFA czy Football Managera? Wejdź na Football Team, stwórz swojego zawodnika, załóż drużynę i rywalizuj z najlepszymi. Link znajdziesz w opisie, polecam. Kryzys dotknął też prawdziwą potęgę europejskiej piłki. Powiedzenie Gary'ego Linekera, piłka nożna to prosta gra. 22 mężczyzn biega za piłką przez 90 minut, a na końcu i tak wygrywają Niemcy, przestało już mieć tak silny wydźwięk. Wiele osób za niepowodzenie obwinia Joachima Lewa, który pracuje z kadrą od 2004 roku. Początkowo jako asystent Jurgena Klinsmanna, żeby po 2 latach zająć jego miejsce. Nie ma w Europie szkoleniowca reprezentacji z tak długą kadencją w jednym zespole. Brązowy medal na mundialu w 2006 roku zdobywał jeszcze u boku Klinsmanna. Później było wicemistrzostwo Europy w 2008, trzecie miejsce na mistrzostwach świata 2 lata później i takie samo na następnym Euro. I wreszcie upragnione mistrzostwo na mundialu w 2014. Dodajmy do tego fakt, że w 2016 roku znów uplasowali się na ostatnim miejscu na podium. W Rosji nie udało im się nawet wyjść z grupy, co nie zdarzyło się od 1938 roku. Wtedy jeszcze kibice podchodzą do tego jak do wypadku przy pracy. Dopiero po serii słabych wyników na trybunach zaczynają pojawiać się transparenty nakłaniające szkoleniowca do opuszczenia stanowiska. W 2018 roku drużyna Lewa przegrywa największą ilość spotkań w historii reprezentacji. Porażek jest więcej niż zwycięstw. Ten rok był dla nas rozczarowaniem. Przez ponad dekadę byliśmy na szczycie. Czasem może się więc zdarzyć okres, w którym nic nie wychodzi. Dla mnie to coś nowego. Trudno się z tym pogodzić. Ale jeśli komuś wydaje się, że przez 20 lat można być jedną z 4 najlepszych reprezentacji świata, to nie rozumie futbolu. Jak w życiu. Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby później wykonać 2 w przód. Doszliśmy do momentu, w którym trzeba zacząć od początku. W taki sposób Lew tłumaczy sytuację drużyny. W przeszłości Niemcy nie kazali czekać na kolejny sukces po serii porażek. Kryzys dotykał ich też w 2000 roku, kiedy na Euro nie wyszli z grupy. To wpłynęło jednak na reorganizację i doprowadziło do późniejszych sukcesów. Przeciętne wyniki, styl gry, który absolutnie nie wykorzystuje potencjału drużyny, kibice domagający się zmiany selekcjonera i co ciekawe, niezbyt adekwatne do sytuacji pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej do Euro 2020. Brzmi znajomo? Lew zdaje się być nietykalny, wierzy, że reprezentację idzie odbudować. Chce stawiać na młodych piłkarzy. Ma w swoim składzie takie nazwiska jak Kai Havertz czy Lukas Klostermann. Nadzieje są pokładane w gwiazdach młodzieżówek, takich jak bracia Eckstein. Wierzy, że jego plan się sprawdzi, a kibice wybaczą mu odsunięcie od składu 3 zasłużonych dla kadry zawodników. Tomasa Millera, Jeroma Boatenga i Matsa Hummelsa, którzy w 2014 roku mieli znaczący udział w zdobyciu mistrzowskiego tytułu.
Podobnie jak w przypadku Niemców, problemy pojawiły się w kadrze włoskiej. Z tą różnicą, że oni nawet nie zakwalifikowali się na mundial w Rosji. Był to dopiero drugi taki przypadek w historii reprezentacji. Od poprzedniego minęło 60 lat. Nie była to jednak sytuacja, w której można by było mówić, że futbol nie zawsze jest sprawiedliwy, a jego prawa bywają brutalne. Według ekspertów na niepowodzenia Włosi pracowali od jakiegoś czasu. Wtedy to na 10 spotkań rozegranych w przeciągu roku wygrali tylko jedno. Przeciwko Arabii Saudyjskiej, która do potęg piłki nożnej zaliczać się nie może. Ventura po prostu od samego początku kłamał. Roztaczał wizję wprowadzania młodych piłkarzy, opowiadał o wyprowadzaniu nowego stylu. Fakty są takie, że Azzurri stracili dwa ostatnie lata, bo w ich kadrze nie zmieniło się absolutnie nic, komentował sytuację włoskiej kadry Michał Borkowski ze stacji Eleven. Została także wspomniana sytuacja, kiedy Daniele De Rossi zakwestionował decyzję trenera o jego wejściu na boisko, sugerując, że żeby wygrać powinien wejść Lorenzo Insigne. Były już selekcjoner mawiał jednak, że ma najlepszy bilans z ostatnich 40 lat, bo jego ekipa przegrała tylko dwa mecze. Zapomniał jednak wspomnieć, że remisowali z dużo słabszą Macedonią, a te dwie porażki wystarczyły, żeby nie wziąć udziału w mistrzostwach. Reprezentacja Włoch zaczęła zaliczać powolny spadek na długo przed eliminacjami. Po zdobyciu mistrzostwa na mundialu w 2006 do finału w 2012 roku głównie rozczarowywali. Choć wyglądało to raczej na sezonowy sukces niż na powrót formy sprzed lat. W końcu zarówno w RPA i w Brazylii nawet nie wyszli z grupy. Udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy 2008 i w 2016 roku w przypadku tej drużyny nie był odczytywany jako oczekiwany prawdziwy sukces. Obecnie pod wodzą Roberto Manciniego udało im się zakwalifikować na Euro 2020. O kadrze narodowej Madagaskaru nie tak dawno było głośno, kiedy to podczas tegorocznego Pucharu Narodów Afryki sensacyjnie doszli do ćwierćfinału. Po drodze kończąc fazę grupową jako liderzy, choć do tej pory nie brali udziału ani w tych rozgrywkach, ani w Mistrzostwach Świata. Nie kwalifikowali się, rezygnowali albo byli dyskwalifikowani. To był pierwszy wręcz historyczny sukces kadry. 8 lat wcześniej władze Związku Piłki Nożnej Madagaskaru przed spotkaniem z Nigerią, podobnie jak w przypadku Zimbabwe, podjęły decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu pierwszej reprezentacji. Jako powód podano bardzo złą atmosferę, która panowała w zespole. Dochodziło do bojkotowania treningów, ignorowania poleceń trenera i kierownictwa przez zawodników. Dłużej takiej sytuacji nie można było tolerować. Powołanie do zespołu powinno być traktowane jako wyróżnienie, a nie przykry obowiązek. Nasze szanse na wyjście z grupy są znikome. Musimy zrobić w zespole porządek, aby kolejne eliminacje były bardziej udane. Mówił wtedy wiceprezes Związku Piłki Nożnej Madagaskaru. Czas na najmocniejszą spośród przytoczonych historii. Reprezentacja Węgier, czyli droga od bogów futbolu do kompletnego upadku. W latach 50. byli niepokonani. Odrzucali dotychczasowe założenia piłki nożnej, wprowadzając własne, które miały ogromny wpływ na obecny wygląd tej dyscypliny. Mówi się nawet, że ten sport zrewolucjonizowano w latach 1950-1956, kiedy to właśnie istniała węgierska potęga. Zespół, który w tamtych latach czarował piłkarskich kibiców, określano Złotej Jedenastki. Choć Węgrzy już w latach 30. mieli w składzie świetnych zawodników, a i kluby z lokalnej ligi także dobrze sobie radziły na arenie międzynarodowej, można powiedzieć, że był to dopiero początek, bo legenda miała się narodzić. Wszystko zaczęło się od zatrudnienia na stanowisku szkoleniowca Gustava Chavesa. Można powiedzieć, że to on stworzył Puskasa i Kocisa, których do dziś uważa się za prekursorów, którzy reformowali piłkę, a przede wszystkim jednych z najlepszych zawodników wszechczasów. Chaves, choć przygotowanie taktyczne było na bardzo wysokim poziomie, dawał swoim piłkarzom coś jeszcze. Luz, który sprawił, że nie bali się improwizować i zaskakiwać rywali. Nadeszła nowa era futbolu. Działania Węgrów miały wpływ na późniejszą grę choćby Brazylii. W latach 70. były one inspiracją dla Holendrów. 32 mecze bez porażki, z których w pierwszym było spotkanie z naszą reprezentacją, która uległa rodzącej się potędze 2-5. Węgrzy zdawali się nie czuć respektu przed żadną drużyną. To oni jako pierwsi w Europie wygrali z Anglikami na Wembley. U siebie
siebie, zwyciężali z nimi 7-1. Reprezentacja Polski, która była wtedy przebudowywana, zrezygnowała z udziału w walce o udział w mistrzostwach w 1954 po prostu ze strachu przed powtórką z rozrywki i kompromitacją. Podczas mundialu początkowo nic nie zapowiadało katastrofy. Węgrzy byli absolutnym faworytem. Nikt nie myślał, że jest w stanie z nimi wygrać. Z Koreą Południową zwyciężali 9-0. Mecz z RFN-em zakończył się wynikiem 8-3. Nie przejęli się nawet Brazylią, którą ograli 4-2. Po dogrywce rozprawili się z broniącym tytułu Urugwajem. W finale bardzo szybko prowadzili 2-0. Byli niezwykle pewni siebie, a Niemcy, którzy byli przekonani, że nie mają szans na nic więcej niż tytuł wicemistrza, wykorzystali moment nieuwagi i doprowadzili do wyrównania. Nie wykorzystali przewagi, zbyt szybko stracili czujność i przegrali jedyne spotkanie. To najważniejsze. Historia nazwała ten mecz cudem w Bernie. Naród węgierski nie mógł pogodzić się z porażką. Oczywiście wiedziano, że złota era musi kiedyś minąć i porażka się zdarzy, jednak gorszy moment, w którym miało się to wydarzyć, trudno byłoby sobie wybrać. Nawet kolejne 18 zwycięstw z rzędu nie było w stanie zrekompensować kibicom tego, co wydarzyło się w Szwajcarii. Jako datę rozpadu złotej jedenastki podaje się 3 kwietnia 1956 roku. Wtedy to zostali pokonani u siebie przez Turków. Chwilę później sytuacja polityczna w kraju doprowadziła do tego, że część piłkarzy, filarów drużyny, wyjechała za granicę. Między innymi Puskas, który później stał się wielką gwiazdą Realu Madryt. Można powiedzieć, że nie kiepska gra, czy żal po przegranym finale, a antykomunistyczne powstanie, które w założeniu miało być pokojową demonstracją studencką, a przekształciło się w krwawe zamieszki, było główną przyczyną końca złotej jedenastki. Po wprowadzeniu wojsk w kraju zginęło kilka tysięcy ludzi. Kilkadziesiąt trafiło do więzienia, kilkaset opuściło państwo. Po ucieczce do Hiszpanii w barwach kadry narodowej nie zagrał już wspomniany wcześniej Puskas, ale także Kocis czy Cibor. Układali sobie życie z dala od ojczyzny. Z tego kryzysu reprezentacja Węgier nie podniosła się po dziś dzień. Potęga stała się jedynie legendą. Pod ostatnim materiałem pisaliście, że zabrakło reprezentacji Polski. Oczywiście zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jak najbardziej Polaków od okresu 1988 wzwyż do 2013, że tak to ujmę, można bez problemu zaliczyć właśnie do tego odcinka, ale chciałem, żeby były tutaj przedstawione historie, które nie są znane większej publiczności, bo myślę, że historię reprezentacji Polski wszyscy doskonale znamy. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego materiału. Przypominam o grupie facebookowej, zachęcam, żebyście weszli w link, który znajduje się w opisie i dołączyli do grupy. Tam prawdopodobnie pojawi się pierwsza część upadłych reprezentacji, jeśli oczywiście YouTube nie przywróci jej na kanał. Słuchajcie, jeśli ten materiał przypadł wam do gustu, zachęcam bardzo serdecznie do pozostawienia pozytywnej oceny. Na pewno wpłynie to na zasięgi i pokażmy YouTube'owi, że nic złego tutaj się nie dzieje, to jest tylko dawka informacji o piłce nożnej. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału, zbliżamy się do 60 tysięcy, bardzo wam za to serdecznie dziękuję. I co? Więcej czasu wam nie zabieram, kibicujcie dzisiaj Polakom w pożegnalnym meczu Łukasza Piszczka, a osoby, które oglądają to po tym meczu, to mam nadzieję, że wygraliśmy. Słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.